Wczoraj na internetach byłem, jak patrzę, na grupie jednej Camino polskiej się jakaś dyskusja się wytworzyła, że administrator tej grupy się nawet film nagrał i tam się wypowiedział. A dyskusja się wytworzyła na temat, że niektórzy zaczęli komentować, że jak jedziesz w grupie na Camino z kimś organizowanej, to już nie jest Camino, to już nie jest to samo i tak dalej. Ja sobie gdzieś to tam też przemyślałem sam i muszę przyznać, że no ja nie wiem skąd taka w ludziach taka jestem lepszy, bo ja pojechałem sam sobie zorganizowałem, a w grupie to już jest nie to samo. Nie, tak wcale nie jest, ale ja to rozumiem doskonale, że ludzie potrzebują mi z kimś, bo będą pierwszy raz, bo coś tam, bo na przykład język, no dużo z powodów, tak? Ja się w ogóle nie dziwię, że ludzie chcą jechać w grupie, jest to zupełnie naturalne, a Camino dla każdego jest takie samo. To, że my idziemy w grupie i się gdzieś tam nie widzimy po drodze, chodzi o to, nie widzimy, że często po prostu bywa tak, że się nie idzie w grupie cały dzień. Że ja też chodzę z ludźmi. O, jedzie jakaś ciężarówka. Ja też się śmieję i mówię, że ktoś mówi, jedziesz sam na Camino, nie boisz się, coś tam, nie będzie ci smutno, bo będziesz sam. Ja mówię, po pierwsze, Camino po to jest, żeby tu przyjechać samemu, z sobą pobyć. Może przyjechać w grupie, ale żeby pobyć z samym sobą w czasie wędrówki. I to o to chodzi. A po drugie, tu jest tyle ludzi, że znajdziesz znajomych po drodze. Ja mam do tej pory z poprzedniego Camino z tamtego roku, ja mam do tej pory kontakty z ludźmi i to bardzo fajne, których poznałem w tamtym roku i są z różnych części świata. I to jest fajne. To tak właśnie jest. Że jeśli ktoś mówi, że w grupie to już nie to samo i tak dalej, ja wiem, że Polacy postrzegają może trochę Camino z takiej strony częstochowskiej, tak? Może. Ja nigdy nie byłem na pielgrzymce częstochowskiej, więc ja się nie wypowiadam, jak tam jest, bo ja nie wiem, nie byłem. Będę, może, nie wiem, może, mogę się wypowiedzieć, ale nigdy nie byłem, więc nie wiem. Tutaj każdy jest wolny i każdy przyjeżdża dla siebie. A ja na przykład, gdybym miał iść, nie wiem, na jakiś 5-tysięcznik, albo 4, nigdy nie byłem tak wysoko, to powiem szczerze, też by mi było łatwiej, żebym, jakbym szedł z kimś, kto już był, trochę wie i tak dalej. To jest zupełnie naturalne. Tak samo inni ludzie też się mogą trochę obawiać tego, co tutaj zostaną, bo może nigdy nie byli w Hiszpanii czy w Portugalii. Ta dyskusja, która się w sumie wytworzyła odnośnie tego, czy samemu, czy grupą się boją, blebleble, to też w sumie nasunęła im pomysł, żeby coś powiedzieć a propos jak tu trochę jest na tym Camino, bo może, nie wiem, z tych filmów, które gdzieś tam nagrywam, nie wiem, czy będzie coś, może ktoś wywnioskuje. Ogólnie tak. Jak ktoś jedzie sam, memu, nigdy nie był na takiej wycieczce czy czymś, pierwsze, trzeba pamiętać, słuchajcie, to jest Europa. To nie jest drugi koniec świata, to nie jest dżungla. A do tego to jest Hiszpania albo Portugalia, gdzie ludzie są po prostu niesamowicie serdeczni i bardzo mili. I praktycznie mi się nie zdarzyło, żeby ktoś mi chciał na pieniądze oszukać czy coś. Naprawdę. To jest pierwsza rzecz. Nie ma się co bać pod względem jakimś kulturowym czy czymś. Po drugie. Tutaj ludzie sobie pomagają, pielgrzymi, naprawdę sobie pomagają.
każdy, każdy ma gorszy dzień, lepszy dzień. Jak jest ten gorszy, jest zła pogoda czy coś, trzeba sobie pomagać. Dwa dni temu tutaj idziemy z taką ekipą, czy ja idę z taką ekipą. Czy wiadomo, to nie jest nic umówione, ale z reguły po prostu się spotykamy już w którymś albergę następnym, bo to właśnie tak jest. Idzie taki facet, on miał operację żołądka i nie może nosić plecaka, ale bardzo chciał iść na Camino i ciągnie za sobą wózek za sobą ciągnie z rzeczami. Jedna dziewczyna, która tutaj szła, idzie też z nami, widać było, że mu jest ciężko, nie, że ten zioła powiedziała, że słuchaj, ja idę wolno, to ja pójdziemy razem, jakby coś, to ci w czymś pomogę. I to tak właśnie jest. Wczoraj słyszałem historię ciekawą. Też mi ktoś opowiedział. O jakimś gościu, który szedł, bo jego syn ma raka. Miał rak. I on powiedział, że on po prostu pójdzie całą drogę. A gościu 75 czy prawie 80 lat. Wziął i całą drogę francuską zaczął iść i poznał kogoś na drodze i widać, że jakiegoś innego pielgrzyma, i ten pielgrzym, jak go zobaczył, to w pewnym momencie mu przeskoczyło coś i mówi: to jest moje zadanie na tym Camino, żeby pomóc temu człowiekowi dojść do celu, i szedł z nim całą drogę. Także nie ma się co bać, naprawdę, ludzie tutaj są fantastyczni. Tutaj przyjeżdża specyficzny rodzaj ludzi, bardzo, szczególnie poza sezonem, polecam. Nie byłem nigdy w tej, to też w sumie nie mogę się wypowiadać, no ale słyszałem, i dużo ludzi w sezonie jednak chodzi, nie? Jest dużo ludzi. Poza sezonem jest gorsza pogoda, ale jest mniej ludzi, jest tak bardziej komernie, ja mówię, że więcej świrów po prostu tutaj przyjeżdża poza sezonem. Także mówię, nie ma się co bać. Jakby ktoś chciał przyjechać samemu, zabukować lot czy coś, pomyślcie, jak nie możecie wy, znajdźcie kogoś, kto wam to zrobi. Ja nigdy samolotem nie leciałem, że nie wiem. Ja ze Szymrobku na Camino przyjechałem na stopa z Polski. Dla mnie Camino już się zaczęło z samego domu, bo... Kurde, będę się z kimś witał chyba. Prawa dziurka. Dla mnie się już Camino zaczęło w tamtym roku. W sumie jak przekroczyłem próg domu, nie? Było fajnie, naprawdę super. Jeszcze nie dojechałem na miejsce startu, a już po prostu się tyle wydarzyło. Niesamowite. Stop, super, uwielbiam. No i wróciłem też stopem. Było fantastycznie po prostu. Rewelacja. Ja w tym roku przyjechałem autem. Zresztą, że to będzie wszystko widać. No więc fajnie. Słuchajcie, nie ma się co bać. Nie ma się co bać. To nie jest drugi koniec świata. Fantastyczni ludzie, fantastyczna atmosfera. No Camino, no co tu dużo mówić. Jeszcze kawałek dzisiaj. Będę dzisiaj pod granicą hiszpańską. No już kawałeczek i co? Tak to jest. Fajnie. Obrigado. No i tak to właśnie jest. Tutaj. Polecam każdemu.